Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Laika Age Through Blood. Moi drodzy, delikatnie jesteśmy w innym... Jesteśmy w trochę innym miejscu. W poprzednim odcinku skończyliśmy będąc gdzieś tutaj przy windzie dokładnie. I poruszyłem się tutaj, moi drodzy, całkowicie po dole. Jestem tutaj po przejściu całej góry i wróceniu tutaj na dół. I zaraz będziemy iść tam, gdzie był kiedyś dawniej nasz boss. Jednakże już go tutaj nie ma, już go tam nie uświadczymy. Ale chcę zobaczyć, czy w związku z tym, że tą przestrzeń sobie zwiedzimy jeszcze raz, czy będziemy mieli okazję kogoś ciekawego napotkać tam. Mianowicie tego kapitana Kit Gatera. Czy on tutaj będzie, czy też nie? Czy to jest może jakoś inaczej potoczone? Jezus, cóż za lokalizacja ciekawa. Matko jedyna. O nie, i serio, tylko ten mnie jeden trzasnął. Okej, okay, ale widać, że tutaj są oni trochę zabezpieczeni przed tym, jakby ktoś tutaj faktycznie mógł być. I chcę tam to miejsce... rozprawić się tutaj z tymi wszystkimi ptaszorami w takim wypadku. Tylko szkoda, że tutaj są... jest sporo tych ptaszorów wybuchowych, że tak to ujmę. Z rocket launcherami. Cały czas ktoś mi tutaj raczej będzie zestrzeliwał. Tu może być ciekawie. Tam może być ciekawie dosyć. Dobra, zestrzeliwujmy was tutaj. Starajmy się strzelać w was tutaj w każde możliwe miejsce. Gorzej tylko, że mogą się tutaj odbijać. Serio, jeden został. Cholera, jest to do zrobienia, jak najbardziej. Ja nawet to widzę, jak to jest do zrobienia. Oj, wywaliliśmy się na japę. Ale chcę to zrobić. Przy okazji powiem, że naprawdę fajnie można się pobawić tutaj, w tym właśnie miejscu. Jeszcze raz to wszystko zwiedzając i zarobić niemało. Zresztą zaraz zobaczycie, jak skończymy tutaj zabawę z tym wszystkim, ile tak naprawdę zarobiliśmy dzięki temu. Dzięki zabawie w tym miejscu. Takie małe mordobicie. Dobra. Co mnie... No nie, nie mówcie mi, że ja się wywaliłem po prostu. Chyba ja się po prostu wywaliłem. Najgorsze jest, że ta jego broń potem nam tutaj przesłania tak naprawdę to wszystko. I czasem, kurczę, musimy wyczuć fajny moment na to, żeby ten... żeby nas nie zabijali. Dobra. Dobra, bomba rozwalona, to jest najważniejsze. I za bardzo miałem okazję się odbijać. Niestety. Wszyscy przypłaciliśmy to nieco bardziej żyćkiem. Ale dobra, teraz sobie damy radę. Dobra. Dobra. Jesteśmy tu w tym miejscu ponownie. Mamy magnetyzm jeszcze włączony, mamy. Całe szczęście, on nam na dużo wystarczył. I dobra, zobaczmy, czy tutaj kogoś spotkamy. Czy tu ktoś coś będzie, czy to jest po prostu... Zobaczcie, jest tu ktoś.
You kid, where's Captain Kid Gutter? You're the green biker, Kid Gutter. I ask a question, kid. Podoba mi się fakt, że jest on podpisany wręcz nawet. I am Kid Gutter. Why? My soldiers disrespected me because of my age. I thought if I did something really bold, they would stop. So you hanged Pucci with his own guts? It worked. Why did you run away with the corpse? I felt bad. I tried to make up for it by burning the body and taking it to your sacred place. But you were already there. I told my squad that our orders had changed and ran away again. I didn't want to die, but now I just don't care anymore. The ashes are inside a red box to the northwest of the place you keep your dead. Kill me, would you? Get Pucci's ashes to the northwest of where our ancestors rest. Czyli wszystko zmierza do ancestors rest. I killed a child, so you gotta take my child's life to make things even. Nie ma sensu. I didn't want to die, but now I just don't care. Kill me, would you? Nie, nie ma potrzeby. Moglibyśmy. Jak najbardziej moglibyśmy, ale szczerze nie czuję potrzeby zabijania ich. Wiem, że robili raczej złe rzeczy, ale szczerze to są kurde dzieci, to są kurde normalne osoby. Trochę. W sensie jakby... Wojna jest ciężka, ale w tym przypadku wojna wybaczy. W tym przypadku myślę, że wojna wybaczy. Dobra, i teraz tak. Potrzebujemy, moi drodzy, polecieć do anteny, żeby dostać się do rzeczy, którą chciał od nas Shaza. I żeby to zrobić, moi drodzy, to potrzebuję przenieść się tutaj... dołem? O! Zobaczcie, że ich tu teraz nie ma. Fajnie. Dobra, będę mógł... łatwy spacerek. Spacerek, raczej łatwa jazda, ale you know the point. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby być tutaj. Moment, muszę tutaj... Zgniecie mnie! Zgniotło mnie. Dobra, ale sobie dojedziemy tam na spokojnie. Podoba mi się fakt, że nasz jeszcze tutaj ten... Nasz tutaj... Wiscerna jest. Zobaczcie, ile mi się udało zarobić. Mamy 10 tysięcy. Mamy 10 tysięcy biscerny. Więc to jest naprawdę dużo. Jak na to, co tutaj mieliśmy okazję robić. Dobra, i znajdujemy się tutaj. To mi się podoba. Dobra, i tu jest spokojnie z tego, co widać. Nikt to chce mnie zabić, nikogo też takiego ciekawego. I mamy miejsce do gotowania. Mamy miejsce do gotowanka, więc chcemy jak się najbardziej tym zająć. I teraz tak, przepisy nasze. One extra life, szczerze przyznam, że nie czuję, żeby był jakoś sensowny, ale zobaczcie, że w ogóle widać te rzeczy. Widać tutaj tego Ghost Peppera. I zobaczcie, że to jest podpisane, co dokładnie co jest. Okej, okay. W przypadku innych składników możemy sobie robić co chcemy, ale w przypadku tego potrzebujemy konkretnych składników. Nie mamy Lemon, więc combo multiplayera trójki sobie nie zrobimy. Ale tak, Bike Magnet Radius, tutaj Vending Juice'a i ten. Filler Vending Juice i ten. Vending Juice. Filler, Vending Juice i Military. Odświeżymy sobie tamto oczywiście. I trzy razy, znaczy moment, może nie sardynki akurat. I trzy razy to. Dobra, i teraz mamy wszystkie trzy bonusiki, których tutaj mi było potrzeba. Możemy lecieć do góry. Zobaczcie, że teraz jest tutaj jak kot napłakał teraz. Wystarczyło do Kid Gutera tutaj się przedostać. Nie, to są zwłoki tych... Zwłoki ptasiorów.
Ciekaw jestem, czy udało nam się jakiś combo multiplier uzyskać dzięki temu miejscu. Tam mieliśmy się okazję bawić. Wydaje mi się, że tutaj możemy spróbować się odbić. Noż. Ale nie w ten sposób może. Ta kamera czasami jest klanki trochę taka. Niestety czuję, że to jest przeszkadzające dosyć mocno. Dobra, moment. No nie! Cholerstwo. Chociaż moment, czy my możemy się jakoś inaczej tam dostać? Możemy, to jest droga powrotna jakby dla nas. Dobra, to wybaczcie w takim razie, ja polecę jednak tą normalniejszą trochę drogą. Kid Gutter. Wybebesza, czy jakby. Pucciego. Stąd jego nazwa, no dobra. Dobra, tutaj widzę, że nie mamy za bardzo tego, co byśmy chcieli. Ale czy tutaj to znajdziemy gdzieś? Tak, znaleźliśmy już nawet. Radio transmitter. According to Shaza, it will ping when the bird's floating city lands. Radio transmitter and watch Shyamakalit check. Great, Hon. Will you please take both to the highest point of where our ancestors rest, to the northwest? Once you're there, ping me. Floating. Go to where our ancestors rest. Tak, w porządku. Czy tam byliśmy? Tu wydaje mi się, że coś mamy jakby. Pozwólcie, że to zbadam na szybko. A widzę, że nawet raz tylko mogłem, okej. Okay. Nie, to jest po prostu wieżyczka tak zrobiona, okej. Okay. Dobra, czyli teraz generalnie potrzebujemy się dostać do Ancestors Restu. Więc przydałoby się teraz tak, wrócić tutaj do miejsca, w którym możemy zapisywać sobie stan gry. Czyli generalnie niżej. Znaczy zapisywać stan gry, po prostu tam, gdzie możemy się teleportować. I polecić do Ancestors Rest, żeby ogarnąć się, gdzie, co i jak. I tutaj mamy teleportację naszą, już za chwilkę. O, tutaj. Chcę tylko zobaczyć jeszcze journal. Where our ancestors rest. Where waves die. Moglibyśmy do niej szybko wrócić, bo w sumie mamy możliwości. Where our ancestors rest. Where the birds came from. To wiemy, gdzie jest. Go to the highest point of where our ancestors rest. Find a cleaning brush for fluids. Dobra. Zróbmy tak. Teleport. Free teleport unlocked. Well, now you have Maya's pendants in your possession. You will be able to teleport without the need of using candles. W porządku. Czy mogę się teleportować gdziekolwiek? Nie mogę się teleportować niestety gdziekolwiek, więc jest to trochę mech. Mech. Ale cóż. Moglibyśmy, moi drodzy, wykorzystać fakt, że polecimy sobie szybko tutaj, do tego sklepiku tam na pustyni, bo chcę... Przecież to nie był sklepik, moment, to nie był sklepik. Przepraszam bardzo, to nie jest sklepik, to jest kasyno. Najmocniej przepraszam, to jest kasyno, to nie jest sklepik żaden. My chcemy do sklepików ewentualnie sobie jakoś polecieć, ale mam zaznaczone sklepiki, w których już mieliśmy okazję coś kupować. Ten jeden niezaznaczony jest przez nas, więc może w nim coś będzie dla nas. Ale tak, najpierw to ja bym chciał się dostać być może do tamtego właśnie miejsca. Czyli nie na rozwidlenie, tylko tutaj do dołu. I myślę, że to będzie najlepsze miejsce. Where iron curses the sky.
będzie najwygodniej tamtędy polecieć. Teleport. Bo chcę jeszcze zebrać misję i dopiero potem się wrócić do nas. Ogarnąć to wszystko i zmić z główki. Fajnie, że mamy ten pendant cały, ale przyznam szczerze, że nie czuję, żeby był on worth it tego całego, tego całego zamieszania, przez którego, które tutaj przeszliśmy. No ale okej. Dobra, moje pytanie, czy to będą gdzieś ptaszory, czy nie? Czy będziemy mieli raczej względny spokój od tego miejsca? I ciekaw jestem, czy w ogóle mamy w miarę wszystkie kasety, czy jeszcze jakieś nam brakuje, czy już mniej więcej wszystkimi sobie poradziliśmy tutaj. O! Zobaczcie, że to jest duch jakiegoś typa. I on ma kapelusz kowbojski. The birds shoot me. Find me a doctor. I hate to break it to you, but that corpse on the ground, that's you. That can't be. How can I mean, you're talking to me? For a short time, it's kind of my thing. Which way did they go? I wasn't paying attention, guess. I was busy dying. But it was just a few minutes ago. They must be close. I'll be back before you vanish. Fade out. Kill the birds somewhere close to the ghost corpse where birds came from. Okay. Dobra, musimy zabić parę jeszcze, okej. Dobra, i tutaj jeszcze te dwa. Dobra. Załatwione, więc możemy wrócić do tamtego kolegi. No, spróbujmy się tutaj nie ten. I wróćmy w to miejsce, żeby mu tutaj przekazać dobrą nowinę, że został poświęcony. Noż! Ale mnie zesnajpił, typo. Nieładnie. Bardzo mi się podoba fakt, że też możemy w ogóle tutaj odbijać, że nasze pociski odbijają się od ten. Od broni. To jest fajny szczegół. Your murderers are dead. This is a dream, isn't it? If you have any last words for your family, I can deliver them. I don't have a family. Okay, I will get whatever is in your pockets for the cause. This is a dream. I will wake up any moment now. That's one way of putting it. Goodbye. Quality leather, okay. Szczerze, on wyglądał jak taki trochę gunslinger. Na pewno tutaj nie ma na przykład tej fotografii dla tamtego kolegi naszego? Chyba nie. To jest chyba po prostu taki fetch questik, żeby najwidoczniej dostać trochę możliwości. Ale fajnie, fajnie, cieszy mnie fakt. Cieszy mnie nie mniej fakt. Bardzo fajnie, że takie questiki też się pojawiają trochę. Żeby nam tutaj jednak droga fajnie się ten robiła, rozkładała. I to mi się w sumie podoba w tej grze, że mimo, że te lokacje mam już tak naprawdę zwiedzone, to nadal jakby coś w nich jest dla nas do odkrycia. Że nadal jakby cały czas coś mamy tutaj do odkrycia w nich. Dobra, tutaj do dołu. Cały czas. Okej, tutaj kolega nam się zespawnuje, nieładny. Brzydki i próbujący nas zaciukać. House puppy! O Jezus, jak mi tutaj wolno.
Moment, zatrzymajmy się na chwilę, bo coś mi tutaj... Okej, tak chyba nie powinno być. Mam wrażenie. Okej, coś jest nie tak, jest. Dobra, coś tutaj jest nie tak, jest troszeczkę, ale okej. Dobra. Jesteśmy w tym miejscu, możemy tutaj zebrać to? Nie mogę tutaj nic zebrać? No nie gadajcie, że dopiero później będziemy tutaj... O, Jesus. To co jest? Where waves die, tak, bring my dependent. Where the birds came from. Moment, a my nie jesteśmy where the birds came from. Czy jesteśmy? Nie, no jesteśmy tutaj. Serio, to gdzieś indziej to będzie w takim wypadku? Tylko gdzie? Szczerze, brakuje mi możliwości, żeby zbierać trochę te właśnie itemy dla tych wszystkich naszych, których mieliśmy to zbierać. No ale okej. Dobra, lećmy tu do góry. My w sumie i tak stąd, where birds came from. A nie, nie dostaniemy się. My jedynie do Big Tree możemy się tam dostać. No ale w sumie możemy zwiedzić całą tę lokację. Trochę nie chce mi się tego szczerze znam robić, no ale możemy. To będzie fajna droga mniej więcej, nie powinno być tutaj raczej dużo przeciwników teraz dla nas. I tego teleporta tutaj zahaczyć i potem po tym teleporcie polecieć tutaj do War Ancestors Rest. Więc wiecie, zawsze jest jakaś opcja jednak na zwiedzańsko małe. Kurde, chciałem uniknąć ala ataku jego, ale to była obosieczna broń. Więc dobra, więc polecimy tutaj sobie trochę. Ja się w sumie wyciszę na ten moment, dopóki nie znajdę tego. No to nie ma sensu, żebyście to widzieli, mi się wydaje. No tym bardziej, że tutaj głupio ginę. I zaraz się, moi drodzy, zobaczymy w miejscu być może, w którym mi się uda to znaleźć. Banana leaves. When I was a kid, they worked wonders against stomach flu, but they made me wake up with nightmare. Oh, fuck. Aha. Tak, czyli będzie miała koszmary teraz przez to. Co za debilizm, Boże Święty. I będzie miała przez to koszmary? Przez co historia zatoczy koło. Dobra, Jezus Maria. Co za idiotyzm. Czyli to jest fetch quest dla fetch questa. Ja pierdykam. Dobra. Niemniej teraz się wyciszę, moi drodzy, bo musimy dotrzeć tam na górę. Żeby dostać się do teleporta przede wszystkim. Więc zaraz, moi drodzy, myślę, że się widzimy. No, tym bardziej, że tutaj... Jest jeszcze parę ptasząt, które chcą mnie tutaj dorwać. Zresztą widać. Chociaż, moi drodzy... Zobaczcie, spotkaliśmy ślimaka. I czy mamy coś u niego? Flood cleaning brush! It cost me way more than it should. Hope it fits gusto handcrafted flood. Tak, kupujemy oczywiście. Clean your beak. Dobra, super, mamy to. Cieszy mnie to bardzo, że tak mi się udaje czasami znajdować te rzeczy. Że mamy tutaj tego gościa, ale nadal jeszcze musimy się wrócić, więc jeszcze chwila, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy znowu przy teleporcie. I teraz tak, przyszła pora, żeby wrócić do miejsca, do którego chcemy wrócić. Mianowicie, myślę, moi drodzy, że możemy polecieć tutaj, do Resting Place'a i polecimy do dołu z niego, żeby zahaczyć o sklep. W sklepie kupimy to, co możemy, jeśli cokolwiek się tam ciekawego dla nas będzie znajdować, oczywiście.
i potem tak naprawdę zobaczymy, co ciekawego tam będzie. Właśnie, tutaj ty nic od nas nie chcesz, może? Kochana? Bo z tobą dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać. When I'm ashes, please put me here at this very place. I want my spirit to feel at home. W porządku, kochana, w porządku. Dobra, skrzyneczka zgarnięta. Shoody leather. Dobra. Lećmy do dołu. Nie, wydawało mi się. Myślałem, że tutaj te kwiaty możemy zgarnąć, jednak nie możemy. Okej. Trochę minut nagrania mam. Trochę będzie z tym zabawy potem. Aha. Przepraszam, to było silniejsze ode mnie. Dobra. I tutaj sobie jak zjedziemy do dołu, widzisz, że mamy kawałek tego stoiska, znaczy stoiska, tam gdzie po prostu mieliśmy Ancestors. Dobra. Nie chciałem się zabić, no ale dobra. Szczerze mam wrażenie, że mi trochę gra spowolniła znacznie. Pozwólcie tylko, że ja zobaczę, ile ja mam miejsca na dysku, bo nie chcę potem, żeby było problemów. Oj, strasznie wolno mi się to ładuje. No, dobra, teraz lepiej. Dobrze, że spojrzałem. Dobrze, że spojrzałem, moi drodzy, bo by było źle. Byłoby źle. Więc wrzućmy wszystko sobie to w ten sposób. Dobra, miejsce się będzie robić. Trochę możemy jeszcze tam rwać. Tak jak to było widoczne niedawno. No ale miejsce się już ogarnia, więc powinno być lepiej. Dobra. Najważniejsze, że tego zgarnęliśmy w ten sposób. Możemy użyć snajperki tutaj, żeby zastrzelić tych typa. Dobra, i potrzebuję tutaj na pewno sobie odnowić spluwkę, żebyśmy mogli sobie postrzelać w automata. Do góry troszeczkę. No dawaj. Canned corn, okej. I myślę szczerze, że nawet cały sklep moglibyśmy tutaj wybrać z tego, co się w nim znajduje. Więc I guess you don't have siblings. Lucky you, they are a curse. God sees gas gushing gunfights. O proszę, the closest thing to classic illustrated western of western gunslingers I will ever find in the whole wastelands. Okej, okay, czyli mamy tutaj generalnie coś dla tamtego naszego koleżki. Alfredo. Dla Alfredo, okej. Okay. Jest, proszę bardzo, coffee can, więc będziemy, moi drodzy, mogli zrobić to, co chcieliśmy. I kupujemy kasetę. Overthinker, you got a new cassette, use the tape player to listen to it. Dobra, i czy coś jeszcze tutaj chcemy kupić? W sumie, skoro jesteśmy, możemy tutaj te juicy kupić śmiało. To też możemy śmiało kupić. Te beansy też. Czy refined metal chcemy aż tyle wydawać? Myślę, że nie. Myślę, że to wszystko w miarę łatwo dostajemy. Potem będę tylko przeklinał ewentualnie, jak się okaże, że jednak to było potrzebne. Ale okej. Okay. Widzę, że się ptaszory odrodziły. Nie fajno. Ale w porządku. Możemy szybko pojechać sobie do bomby. Tak naprawdę. I mieć spokój tutaj od nich wszystkich, myślę. I będzie można nawydawać się dużo kasy w naszej bazie. To przede wszystkim. Bo mamy masakrycznie dużo gotowy.
A dzięki temu, że mamy masakrycznie dużo kotów, będziemy mogli sobie kupić i Wisterna Bagi, i wszystko, co nam będzie potrzebne. Czego do tej pory nie mogliśmy sobie kupić. Boże święty, jak mi rwie, jak rwie, jak rwie, ale rwie dlatego, że bardzo dużo teraz zrzucam 26-gigabajtowy plik z dysku, na który zazwyczaj nagrywam lajkę. Zgrywa się to wszystko teraz na inny dysk, który jest zewnętrznym dyskiem, dlatego tak to zajmuje troszeczkę. Więc no, dobra, where we live? Wracamy do domu w takim razie. Where we live? Tak, czy coś tutaj ciekawego mamy? Czy z kimś możemy tutaj pogadać? Nie, tutaj nie akurat. Więc chodźmy gdzieś indziej. Chodźmy... O, tam ma coś dla nas, okej. Why the sad face, Gunda? When I was a kid, my grandpa and I planted what would end up growing in the weirdest tree. Two intervined trunks with a big hole in the middle, to the north of where our ancestors rest. I need to know the tree's okay. Family tree, look for a tree with a hole in the middle. Okej, super, bardzo mi w takim razie cieszy fakt, że udało nam się tutaj najpierw zajść. Bo dzięki temu wiemy, że mamy tutaj miejsce takie. Blackjacka nie będę grał z tobą, u ciebie nic nie mam w takim razie do zabawy. Ale lećmy w takim razie dalej. Pogadajmy z nim, bo jestem ciekaw, czy mam jeszcze jakieś kasety? Do spirits hear music? Cause this song is what I want to hear when I die. Okej, spodziewałem się bardziej jakby informacji, że spoko, ale w porządku. Oh, sweet Laika, whatever happens, you are bound to cry again soon. When the moment arrives, you come running to me, will you? W porządku. O, ten coś od nas nawet chce. You might be asking yourself, why is Primo smiling? I thought he was devastated by Aurelia's death. Well, I visited the memorial you erected where she died. The elder forbid everyone but me to leave where we live. I had to, Laika, say goodbye to her. But that's not the best part. When I came back home, I found a seed in my shoe. I say it's a big tree seed. And I'm going there again to plant it. Give it to me, you don't want to anger the elder. But I killed her. I helped you, didn't I? Okay. We will never know, go to Arella's tomb near the big tree. Okej, szczerze to jest bardzo blisko teleportu, więc to jest łatwo do zrobienia na szczęście. Zobaczmy, czy nasza matka tutaj jest, czy będzie w domu teraz tam. Where mother groans. Zobaczcie. O, możemy zobaczyć jej motor. I was a bit older than puppy when I got the fever. Mother didn't mince words when she told me that in a few days I would either die or bleed. And that if I bleed, she would lose her immortality while I would gain it. The day it happened, she hung up her bike and never rode it again. I wonder if she blames me for it. Okej, fajnie, że możemy to sobie dowiedzieć się. Czy będzie to samo? Mother quit riding when I was third blood and took immortality from her. Okej, ale zobaczcie tutaj, że w ogóle mamy też broni, jakie tutaj są widoczne. Ona miała SMG, miała rocket launcher, widzę jakiś jeszcze. Ciekawie. Możemy sobie przerobić. Myślę, że bez sensu tak naprawdę jest teraz to przerabianie. I fajnie by było, gdybyśmy mieli jakieś inne zastosowanie dla wosku, ale okej. Zawsze to jednak coś. Z tobą, czy my tutaj mamy coś do pogadania, czy coś nowego mamy? Nie. Boże święty, jak mi rwie. Nie wiem, czy niedobrym pomysłem byłoby przerwać na chwilkę nagrywanie. I myślę, że moi drodzy, tak zrobię. Wybaczcie mi, że przerwę niestety, ale myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby po prostu tutaj nam wszystko przeszło. Więc pozwólcie, że na chwilę zatrzymam i zaraz się, moi drodzy, widzimy dalej. Już będziemy w środku sobie schowani, tak, żeby fajne było przejście. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Chwilkę, przyznam, mi to zajęło. Nie spodziewałem się, że tak długo, ale proszę bardzo. Why did you hide the pendant in Ava's Bone Memorial? I always thought she was worthier than you. I gave it to her when I taught her how to shoot and told her to hide it from you. Then when she got the fever, I thought she was going to bleed and replace you, but... Right before the funeral, I snatched it from her body. And then, after...
Spare me the rest. How does dependent work? I was wrong, Laika. I should have never. You know what? Forget it. I will figure it out myself. You hate me, don't you? Go on, say it. Breathe in, mother. Focus on the goal. Okej, okay, mamy zrobione. Co tu mamy? I brought this little toy for you. It's so cute! You like it? You don't think it's for little girls? Oopsie, yes, of course, I'm pink now. But maybe I can give it to my daughter when I have one. Aww, mom, if I have a daughter, will she have the curse too? Yes, and it will tear your heart apart. But at the same time, she will mean the world to you. Okej, okay, daliśmy jej tutaj zabaweczkę kolejną. Naszej psince kochanej. Cały czas tylko jest skitrana niestety w tym. Ale w porządku. I've been thinking, mommy. Even if finding Pucci is very, very important, you have more urgent things to tend to. We'll see, honey, we'll see. No spokojnie, maluchu. Dobra, moi drodzy, myślę, że tak. Myślę, że głównie wydajemy teraz kasy, bo dosyć sporo tego odcinka jest jednak. Więc jak tam patrzyłem, wanting to spruce your bags, for sure. Serio, brakuje mi teraz refine metalu. Co za skurczysyństwo. Czy ja ten refined metal mogę gdzieś szybko kupić? Bo szczerze chciałbym go szybko kupić, żeby mieć to z głowy trochę. Ale dobra. Czy mogę tutaj do ciebie podejść, skoro już tu mamy? Didn't tell me shit Timmy is giving nightmares again? What? Why you talk like that? How's Sammy? Her stomach has settled, but the nightmares are back. Of course! I will go get her some thistle stems though. Don't bother. My Sammy says she would rather see Pucci in nightmares than not see him again. Aww, I kinda get it. They're certain you do, and they're certain I'm grateful, Laika. Okej, okay, quality letter dostaliśmy. My dearest friend! Tak, czy coś chcemy tutaj od ciebie kupić, koleżko? Mamy dużo military supply'ów, jak zresztą widać. A mamy napisane, ile danej rzeczy mamy, okej. Okay. To kupmy tutaj te mleczka. 23 te blood beansy mamy, całkiem sporo ich mamy. Kupmy sobie to. Kupmy sobie też to nieco. Aj, przepraszam. No i dobra, i kupmy sobie też jeszcze to. Nie, tego już nie kupujemy. Dobra, chodźmy tutaj do naszej pani Kowal. Niech nam ogarnie. Co tutaj ciekawego mamy? Co chcemy poulepszać, co chcemy porobić? Refine metalu tutaj też potrzebujemy. W taki sposób to działa, okej. Okay. Niemniej stać nas bardzo mocno. Mamy naprawdę dużo kasy na to, jednakże refined metalu potrzebowalibyśmy więcej, żeby móc sobie z tym wszystkim poradzić, więc być może będziemy musieli się jeszcze gdzieś wybrać. Niemniej sniper rifle zróbmy. Bo na razie ze snajperki właśnie korzystamy. Więc czemu by nie? Mogę? Mogę. I jeszcze raz zróbmy. Mogę? Mogę. Mamy czwarty level, proszę bardzo, snajperki teraz w takim wypadku. Już powinny nam stąd zniknąć. I zniknęła, dobra. Nie mamy tak naprawdę refine metalu. Kalcjum widzę, że jest potrzebne do machine guna i shale. A do tego potrzebne jest nam to. Okej, okay, moglibyśmy ten refined metal gdzieś tam kupić z pewnością. Myślę, że to zrobimy, ale dobra. Najpierw chodźmy tutaj do ciebie, smyku. Hope this is what you need, because it cost me an arm and a leg. Oh my gosh, gutsy girls, it's an exceptional piece. With this knowledge, we'll definitely find the traitor. A new sheriff in town. Recyclable scraps, okej. Okay. To tutaj wygląda, jakby coś nam sprzedawała w sumie. I overheard the other telling your mother's I is pretty, proud of you, but I bet she will never tell you. Bet she never will. Że jest dumna? O, proszę. To mnie zaskoczyło. Czy mamy coś tutaj u Eldera? Coś nam powie ciekawego? Fuck you, Elder. Aha, dobra. Czyli nic ciekawego. Niemniej mamy misję na pewno w drzewie, żeby tam ją dorobić. Ale tak, możemy tutaj jeszcze chyba pójść. Tutaj coś jeszcze też chyba mieliśmy do ogarnięcia.
Chociaż nie mieliśmy. Przepraszam bardzo. Mam wrażenie, jakbyśmy mieli mega dużo questów do oddania, jednak się okazuje, że nie za bardzo. Bo żeby zakończyć ten quest od Szazy, to potrzebujemy do niego pójść, tak naprawdę. Więc powoli zaczynam się zastanawiać, czy sensownie było robić przerwę, czy sensownie było tak naprawdę skończyć odcinek. No to wychodzi powoli. Niej na pewno chcemy zahaczyć o sklepy. W sumie w ogóle zobaczcie, teraz tak zauważyłem, że tak naprawdę każdy sklep mamy mega blisko do Dead Bomba. Więc to jest ciekawe. Niemniej myślę, moi drodzy, tak. Chcę zrobić przede wszystkim jakby zabawy. Ancestor's Rest zaraz sobie tam zwiedzimy. Ale myślę, że... Where our bikes grow, myślę, że ten. Myślę, że sobie ogarniemy to w taki sposób, że się tepniemy. Myślę, moi drodzy, że się depniemy. Proszę bardzo. I nie będę kupował jakoś nie wiadomo czegoś tam. Po prostu zrobimy teleporta do Dead Bomby. Do Dead Bomba. I polecimy do pierwszego lepszego sklepiku, jaki tutaj będzie dla nas czekał. No, śmiało, dobrze. Dobra. Na razie się nie przejmuję faktem, że nie mam magnesu, więc spokojnie, tutaj akurat specjalnie nie robiłem teraz, bo tak naprawdę tylko lecimy tutaj do dołu, więc więcej nas trochę nie obchodzić będzie. Bo chcemy tylko ogarnąć sobie rzeczy do kupienia. I przy okazji możemy właśnie to zrobić, pozbierać trochę zabawek. A właśnie, udało nam się zebrać tamtą kawę jeszcze. W sumie to też jest jedna z tych rzeczy, o której zapomniałem. Ale dobra, na razie chcę kupić Refined Metal, bo zanim do niego się tutaj doczochramy, to trochę minie. Więc kupmy od razu wszystkie trzy. Mogę kupić też tutaj trochę tych cytrynek. Quality Leather i Shoddy Leather, myślę, że na razie jest ok tyle, ile mamy. Więc proszę bardzo. Wróćmy sobie tutaj. Polećmy na nasz motorek. I czy tutaj mam gdzieś może bliżej jakiś teleport? Raczej nie. Dobra, no tak. Sensowne. Więc wracamy się, moi drodzy, w tamtą stronę. Dobra. The Mines. Ciekaw jestem, czy właśnie coś może w tych... w Minesach nowego mamy. Nie sądzę, nie spodziewam się za bardzo. Ale byłoby to całkiem przyjemne, żeby mogło tam się coś nagle teraz znajdować. Dobra, muszę tutaj tylko się rozpędzić bardziej. Dobra, i mamy tutaj już bombę. I zróbmy teraz tak. Zróbmy szybkiego teleporta, moi drodzy, do Big Tree Roots, żebyśmy ogarnęli questa z naszą Orellą, która powinna gdzieś tutaj niedaleko wisieć. Gdzieś na samym początku ona tutaj wisiała. Robienie tych fikołków jest trochę silniejsze ode mnie. Chwila, moment. Jesteśmy na wejściu. No właśnie. Gdzie ona tutaj wisi? Przepraszam bardzo. Ona wisiała gdzieś dosłownie tutaj na początku. To chyba było tutaj. Ale tu nic nie mamy do zrobienia. Ty też nie bardzo. Czy tu gdzieś dalej? Nie, bo tutaj się zawracamy, no właśnie.
Bo to jest Where Birds Came From. A raczej nie wydaje mi się, żebyśmy aż tam na samą górę musieli lecieć. Raczej byłoby to bzdurne. Family tree. Look for a tree with a hole. A nie, przepraszam. Go to Rollo's tomb near the big tree. Może ten tomb jest gdzieś indziej? Gdzieś w pobliżu? Bardziej w big tree? Zresztą nie wydaje mi się. Myślę, że raczej nie pominęliśmy. Pominęlibyśmy tutaj grobu nigdzie. Orella Tomb. Albo jestem ślepy, albo faktycznie on gdzieś tutaj był. Choć w środku mi się nie wydaje, żeby był. Dziwne. Gdzie on może być w takim wypadku? Tutaj? Teoretycznie? Nie sądzę jakby. To jest raczej Where Birds Came From. A mamy czysto powiedziane, że to jest niedaleko Big Tree. I'm going to plant a seed which could very well be from the big tree as a memorial to Orella's death. Primofis is responsible for Orella's suicide. But I can't let him sneak out. No właśnie. Dobra, myślę, że albo coś jest nie teges, albo w jakiś sposób to miejsce omijam. Bo wydaje mi się, że to powinno być tutaj tak naprawdę. Wydaje mi się, że ona wisiała gdzieś tutaj tak. Ale nic kuźwa tu nie widzę. Niestety. Ściskam cały czas, ale nie widzę, żeby jakkolwiek mi tutaj zapisywało grę. Mogę jeszcze sprawdzić w tamtą stronę. Nie sądzę. Mogę sprawdzić, czy to było gdzieś tutaj. No nie sądzę, żeby to było tutaj. Dobra, zaszedłem jeszcze dalej niż miałem pojechać, ale dobra. Zaraz to odgarniemy, tak jak powinno być. Jednakże do tego myślę, moi drodzy, że będę chciał się skupić, więc... Myślę, że moi drodzy, w tym miejscu w takim razie skończymy. Postaram się, może gdzieś po prostu na necie poszukam, bo wydaje mi się, że kurczę, że ona tutaj też podnoży tak naprawdę tego wejścia. Choć może gdzieś tutaj, niby w tym, w katakombach, choć nie sądzę, kurczę. Jestem prawie w 100% pewien, że ona wisiała gdzieś tutaj. No ale cóż, zobaczymy sobie. Zobaczymy sobie, zbierzemy tutaj naszą wiscernę. Polecę może do tego miejsca, może tu się okaże, że ona była. Choć i tak potem nas czeka długi kawał tak naprawdę jazdy. Więc może sobie to darujemy i polecimy po prostu, moi drodzy, do Ancestor's Rest. Ogarniemy to w jakikolwiek inny sposób, zobaczymy. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak wam ten odcinek się podobał. Czy nie był on za długi trochę, jeśli chodzi o niektóre rzeczy? Czy był na tyle przyjemny, że obejrzeliście go sobie jednak w miarę od początku do końca? Czy może jednak był na tyle męczący trochę z powodu tego, ile tutaj rzeczy tak naprawdę mieliśmy, że chcieliście jednak sobie darować to? No i co na razie myślicie o serii, o tym, co się tutaj w ogóle dzieje? Przyznam, że tego jest trochę. Aż chciałem przekoziołkować w inny sposób, ale dobra. No i po prostu, jak wam się podoba seria? Tak, dokładnie, tak. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z taką oto właśnie serią jak Laika, Aged Through Blood, ale i nie tylko. Staram się, moi drodzy, na kanale ogrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki czy innego typu materiały na kanale też się pojawiają.
Więc mam nadzieję, że znajdziecie coś tutaj dla siebie i zostaniecie z nami na dłużej. Tak więc ja, moi drodzy, wracam pod kamień. Co mi chyba trochę nie wychodzi, daruję sobie chyba jednak. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!